Cześć, z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla Was przepis prosty i szybki na wilgotną babkę szpinakową z lukrem cytrynowym i ozdobnymi kolorowymi motylkami cukrowymi. Babka ta bardzo fajnie będzie prezentować się na wielkanocnym stole. Na początku jak zwykle wielkie podziękowania dla Was za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze. A szczególnie wyróżnionym komentarzem jest komentarz od Anny M. Za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. A nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi przepisami. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole w opisie filmiku i w komentarzu. Krok pierwszy – ciasto. Do miski przekładamy 130 g listków świeżego szpinaku bez łodyżek. Najlepiej sprawdzi się szpinak baby. Wlewamy 110 ml oleju roślinnego i dobrze wszystko blendujemy na gładką papkę. Jeżeli nie macie świeżego szpinaku, może być mrożony, ale pamiętajcie, że tylko ze świeżego szpinaku uzyskacie ładny i intensywny zielony kolor. Do misy miksera wlewamy 2 jajka, wsypujemy 200 g cukru i miksujemy do uzyskania jasnej masy. Ja miksowałam około 3 minut. Dodajemy 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego, szczyptę soli, 1,5 łyżki soku z cytryny, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, zblendowany wcześniej szpinak, ...170 g przesianej mąki pszennej, i krótko miksujemy do połączenia się składników. Przelewamy do keksówki o wymiarach 11 x 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza około 40 minut do tak zwanego suchego patyczka. Upieczone ciasto wyciągamy z foremki, żeby się nie zaparzyło, i pozostawiamy do wystudzenia. Krok drugi – lukier i dekoracje. Do miseczki wsypujemy 90 g przesianego cukru pudru, dodajemy 1 łyżeczkę soku z cytryny oraz 1-2 łyżki mleka przegotowanego i ostudzonego. Wszystko razem dobrze mieszamy, a w razie potrzeby, gdyby lukier był zbyt gęsty, dolewamy mleka lub gdyby był za rzadki, dosypujemy cukru pudru. Gotowym lukrem polewamy babkę. Dekorujemy motylkami cukrowymi i kolorową posypką. I tak oto prezentuje się babka szpinakowa w przekroju. Dziękuję Wam za oglądanie i jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie lajka oraz jakiś komentarz. I pamiętajcie, jest akcja Korona Ci z głowy nie spadnie. Siedź w domu. Ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam gorąco i życzę udanych wypieków. Cześć!